poprzednim odcinku. Jestem roztargniony, nie wiem jak się nazywasz. Jak masz na imię? Kawa, napijesz się? Oczywiście, chętnie. Powinieneś skończyć studia. Nie przesadzaj, zabrakło mi 2 lat. Wystarczająco dużo, żebyś nie dostał dyplomu. Panie Gustawie. Powiedz to jeszcze raz. Powiedz Gustavo, powtórz moje imię. Jestem zła, bo Ofelia i mama nie chcą się ze mną bawić. Mama? Mama? Moja mamusia Mirta. Luz Maria, odcinek 142. W rolach głównych. Chcesz być moją przyjaciółką i bawić się ze mną? Oczywiście, kochanie. Co się pobawimy? A w co byś chciała? Wiem. Ty będziesz panią, która idzie na zakupy na rynek, a ja będę inną panią. Spotkamy się i powiem, dokąd pani idzie. Dobrze. Wezmę koszyk i powiem... Proszę pani, idę na rynek. Przynieś pani coś? Może mi pani kupić cukier i cebulę? Oczywiście, proszę pani. Co tu robisz? Przechodziłam, a mała była sama. Nie zatrudniłam cię do opieki nad dzieckiem. Idź i spełniaj swoje obowiązki. W tej chwili nie mam co robić, więc znajdź sobie zajęcie. Umyj okna, otwórz lampy. A jeżeli nic nie wymyślisz, siedź w kuchni. Chcę się z nią bawić. Nie po to tu jest, żeby się bawić. Więc niech mama się ze mną pobawi. Jestem zajęta. Poczekaj chwilę, zaraz przyjdzie Ofelia. Wiem, o co ci chodzi. Chcesz zyskać miłość dziecka, żeby ona... Dość tego. Milczę i nie oskarżam cię tylko ze względu na Gustava. Więc nie zapominaj, że to dziecko jest moją córką. Mam prawo się do niej zbliżać i zyskać jej miłość i przyjaźń. Rozumiesz? Posłuchaj. I tak dość robię, że pozwalam, żebyś to została. Ale jeśli za bardzo zbliżysz się do Marii Rosy, to może być zbyt niebezpieczne dla Gustava. Ona może cię pokochać, a on cię rozpozna. Nie rozumiesz, że minęło 5 lat, w czasie których nie mogłam być z córką?
Muszę i chcę ją całować i obejmować. Nie możesz. Jeśli Gustavo zastanie cię obejmującą Marię Rosę, może to wywołać w nim nawrót choroby i pewnie oszaleje. W takim wypadku trzeba będzie go zamknąć w sanatorium dla chorych umysłowo. Tego chcesz? Ma skończyć otoczony ludźmi, którzy zwariowali? W takich miejscach traktują ich jak zwierzęta, zakuwają w łańcuchy i oblewają zimną wodą. Dość tego. Ja też tego nie chcę. Przez wiele lat walczyła o jego zdrowie. A do pełnego wyleczenia sporo brakuje. Wracaj do swojej pracy i zanieś panu Enrikowi kawę do gabinetu. Nie zapomnij, że dla wszystkich jesteś tu służącą. Adelante. Proszę. Bacia, bacia. No, no. Przyszła najpiękniejsza kobieta tego domu. Śliczna dziewczynka. Pan Gustavo nie przyjdzie. Chyba jest chory. Nie przyjdzie? Więc odniosę to modeście. Modesta? Kto to Modesta? Kim jest Modesta? La cocinera. Kucharka. I tu? Jak się nazywasz? Luz Maria. Lepiej dla ciebie pasuje zdrobnienie, Lucecita. Tak do mnie mówią tylko bliscy. Więc, Lucecito, będziesz musiała zaliczyć mnie do ich grona. Proszę pana, jestem... Nie mów do mnie pan. Proszę. Nazywam się Enrique Madueño. Powiedz mi, masz narzeczonego? Kawa wystygnie. Nie, zostaw, jest gorąca. Więc jesteś zaręczona, czy nie? Dlaczego pan pyta? Bo mnie to interesuje. Nie widzę powodu. Jeżeli chce pan wypić kawę, to proszę się pospieszyć. Nie obrażaj się. Chciałem być miły. A wracając do tematu. Jeśli mi nie odpowiesz, pomyślę, że bawisz się w trudno do zdobycia. A to znaczy, że nie istnieje ktoś, kto ma szczęście mieć cię za narzeczoną. I nie może przeglądać się w twoich oczach. Już wystarczy. Chciałem tylko powiedzieć ci kilka miłych słów. Nie jestem tu po to, by słuchać miłych słów. Czekaj. Jeśli nie chcesz słuchać pięknych słów, to może mógłbym cię zaprosić na przedstawienie. Pan oszalał? Nie znam pana. I cóż to ma do rzeczy? Nie mam złych zamiarów, tylko... Nudzę się w Limie, bo nie znam nikogo. Jestem z prowincji. Chciałbym się zabawić z piękną dziewczyną, taką jak ty. Nie mam ochoty na rozrywki, więc źle pan trafił. Co za typek. Jest bezczelny. Zanoszę mu kawę, a on proponuje randkę. Wyobrażasz sobie? Pytał, czy mam narzeczonego i w ogóle... Kto?
Ten człowiek, który pracuje z panem Gustawem. Sekretarz. Zostawiłam tam kawę. Nawet złapał mnie za ramię. A to łajdak. Nie dręcz się, nie zwracaj na niego uwagi. A panu Gustawowi nie dałaś kawy? Nie było go, jest w swoim pokoju. Dlaczego tam jej nie zaniosłaś? Do jego pokoju? A czemu nie? Nie śmiem. Lucecito, musisz zachowywać się tak, jakbyś naprawdę była tu zatrudniona. Czyż ta kobieta nie kazała ci spełniać swoich obowiązków? Jednym z nich jest usługiwanie właścicielowi tego domu. Ale ja zapomnij, że to twój mąż. Rób wszystko tak, jakbyś nigdy go nie widziała. Jest panem i już. Ale ona zawsze, jeśli ona zaprotestuje, odpowiesz jej. Niech się wścieka, bo tobie ciągle dokucza. Najbardziej mnie martwi, że nie wiem, jak on się czuje. Jest chory, bo od obiadu siedzi w pokoju. Na zewnątrz stał powóz lekarza, a to znaczy, że coś mu dolega. Kogo mam spytać? Mirta nic mi nie powie, chyba że chce mnie obrazić i zranić. Właśnie o to jej chodzi. Masz cierpieć, wpaść w rozpacz i odejść stąd. Nie pozwala mi zbliżać się do Marii Rosy. Wyrzuciła mnie. Kazała mi wyjść. A mała chciała się bawić i musiałam ją zostawić. Ta kobieta to potwór. Wiesz, jak Maria Rosa się do niej zwraca? Mamusia Mirta. Myślisz, że jest jej mamą. Mówi do niej mama. Nie mogę słuchać, jak wypowiada to słodkie słowo. Urodziłam ją. To moja córka. Jak się czujesz, kochany? Wiele lepiej. Lekarz dał mi środek na uspokojenie i chyba coś na sen. Już nie boli się głowa? To nie był ból, a ciśnienie w czaszce. Lekarz mówi, że nie ma powodu, bo wszystko tkwi w mózgu. Oczywiście, to wyobraźnia. Powinieneś być spokojny, zaufać mi, bo cię rozumiem i kocham do szaleństwa. Dobrze o tym wiesz. Tatusiu, kochanie, przyszłam powiedzieć tatusiowi dobranoc i spokojnych snów. Pocałujesz mnie? Idziemy spać. Nie układaj się tu, kochanie, idź do łóżeczka. Chcę zostać z tatusiem, boję się, że przyjdzie lew. Co to za bzdury, nie możesz tu zostać. Niech sobie poleży, potem ją odprowadzę. Nie kwestionuj moich poleceń przy dziecku. Daj spokój. Poświęciłam się dla niej i mam prawo kierować jej wychowaniem. Jeśli będziemy spełniali kaprysy i lekceważyli brak dyscypliny, wyrośnie na rozpuszczoną i nieposłuszną dziewczynkę. Wstań, Maria Rosa, idź do siebie. Ofelia już tam czeka. Do jutra. Nie patrz tak, robię to dla jej dobra. Jesteś zbyt stanowcza. Uczę ją poprawnego zachowania. To dziecko. Nie można pozwalać sobie na słabość wobec dzieci. Powinny wierzyć, że człowiek jest niezłomny. Prawdziwa matka taka nie jest. I dlatego sieroty cierpią. Czasami wydaje mi się, że moja córka potrzebuje towarzystwa i czułości.
necesita compañía, que necesita ternura. Óyeme, mi amor. Gdybym ci pozwoliła wszystko, byś zniweczył. Do tej pory tylko ja się nią zajmowałam i niech nadal tak będzie. Nieźle sobie radzę. Nie kłóćmy się, dobrze? Obejmij mnie. Bardzo cię kocham i pragnę. Zamknęła drzwi. Zamknęła mi drzwi przed nosem. Pewnie w tej chwili są razem, sami. Boże mój, jak ja to zniosę? Nie mogę uwierzyć, że Gustavo traktuje ją tak jak mnie. Jego pocałunki, dłonie. Nie. Zaraz zapukam do tych drzwi, żeby mi otworzyli. Chcę ją zabić, wytargać za włosy, usunąć ją z tego pokoju, z jego łóżka i z jego życia. To złodziejka. Ukradła mi męża, a teraz skradnie mi miłość mojej córki. Ofelio, chodź. Co to za krzyki? Co się stało? Dlaczego krzyczysz? Boję się. Czego? Połóż się. Nie wychodź. Posłuchaj mnie. Noc jest po to, żeby odpoczywać i nie zamierzam marnować jej na siedzenie z tobą. Cicho. Śpi. Spełniłam. Spełniłam obietnicę i dopiero teraz rozpuściłam włosy, bo ich znalazłam. Ale nie należą do mnie. Nie są moi. Dlatego proszę Cię, Panie Boże, żebyś mi ich zwrócił. Proszę. Jeżeli sądzisz, że zasługuję na nich, oddaj mi ich, ale niech nie stanie im się krzywda. I proszę, daj mi cierpliwość, dużo odwagi i siły. Dzięki Bogu przysłałaś mi kartkę z adresem. Bardzo się martwiłem. Dlaczego nie powiedziałaś mi, że znalazłyście pracę? Mogłem ci pomóc w przewiezieniu twoich rzeczy i rusesity.
Sądziłam, że masz dużo pracy. Świat może poczekać, jeśli chodzi o ciebie. Poza tym, od dawna ci powtarzam, że jeśli za mnie wyjdziesz, nie będziesz musiała pracować. Zarabiam wystarczająco dużo, żebyś mogła odpocząć i spokojnie żyć u mego boku. Wiem, ale teraz muszę być przy Lucecicie. Dlaczego? Ten dom to dom pana Gustawa. Słucham? Więc oni wrócili? To długa historia. Pan Gustavo stracił pamięć i nie przypomina sobie Lucecity. Mam przyjaciół specjalistów, poza tym mógłbym... Na razie nie. Musimy poczekać na rozwój wypadków. Nie rozumiem. Mirta grozi Lucecicie. Powiedziała jej, że jeśli nagle on ją sobie przypomni, może zwariować. Niekoniecznie. Lucecita ma związane ręce. Ta kobieta jest zła. A przynajmniej teraz Lucecita jest blisko pana Gustawa i córki. Mirta mogłaby ich znowu wywieźć. Teraz rozumiem. To straszne. Odzyskała swoją rodzinę, ale jednocześnie jej nie mam. Modesto, możecie na mnie liczyć w każdej sytuacji. Wiem, Augustinie. Dzień dobry. Wczoraj był mnie doktor Gutierrez i opowiedziałam mu wszystko. A te rozpuszczone włosy? Ślubowałam, że będę je miała związane, aż ich znajdę. Spełniłam obietnicę i rozpuściłam je. Pięknie wyglądasz. Chcesz kawy? Kiedy podam śniadanie, dokładnie posprzątam, bo jest tu bardzo brudno. Jak to jest w życiu? Po raz drugi sprzątasz podłogi domu, będąc jego prawdziwą właścicielką. Złości mnie, że ta wredna pielęgniarka udaje wielką panią. Śniadanie gotowe? Tak, siadaj, zaraz ci podam. Ale jestem śpiący. Wyspałaś? Ten bachor mnie obudził płaczem, a potem nie mogłam usnąć. Dlaczego płakałam? Zawsze robi to samo. Mówi, że ma koszmarne sny i się boi. Więc co noc śpisz u niej? Nie. Przykrywam ją i każę spać. Potem sama się kładę. Zostawia się samą? Oczywiście. To tylko fanaberie rozkapryszonej dziewczynki. Panienka Mirta powiedziała mi, że mam jej nie rozpieszczać. Więc na szczęście to było chwilowe niedomaganie. Chwilowe? Moja choroba trwa ponad 5 lat. Czasami sądzę, że nigdy się nie skończy. Przepraszam, ale nie rozumiem. Cierpię na amnezję, straciłem pamięć. Słucham? Przykro mi, nie chciałem być niedyskretny. Nie przejmuj się tym. Już się przyzwyczaiłem mówić o tym, jakby to było coś normalnego. Ale tak nie jest. Nie. To chyba najgorsze, co może się przytrafić człowiekowi. Proszę mi powiedzieć, to pełna czy częściowa, to znaczy laguny pamięci całkowita. Musieli mi nawet powiedzieć, jak się nazywam, gdzie się urodziłem i kto był częścią mego życia. Coś takiego. I mimo to nie mogę sobie nikogo przypomnieć. To jak duchy bez twarzy, które usiłują wyjść z mojej przeszłości.
ser... To musi być okropne. Niewiarygodne. Impresionante. Bolesne. Zwłaszcza, kiedy chcę uchwycić wizerunek ukochanej osoby, a nie mogę. A co sobie pan chce przypomnieć, jeśli wolno spytać? Kobietę. Lucecita w domu pana Gustawa? Skąd pan wie? Modesta przysłała mi liścik i odwiedziłem ją. One tam mieszkają i pracują. A jak to możliwe, że pan nie poznaje Lucecity i ma magnezję? Po wypadku stracił pamięć, dlatego nic nie pamięta. Strasznie to pogmatwane. Mirta powiedziała Lucecicie, że jeśli pan Gustavo coś sobie przypomni, oszaleje. Ale mam co do tego poważne wątpliwości. Nie jest pan tego pewien? Właśnie. Poradzę się swoich kolegów specjalistów w tej dziedzinie. A widział pan Lucecitę? Nie. Modesta mówi, że bardzo się wysila, żeby nie zdradzić się przed panem Gustawem i dzieckiem. Pewnie to straszne mieć przy sobie najbliższych, a nie móc ich pocałować czy objąć. To smutne. Rodzina powinna być razem, a nie oddzielnie, choć pod jednym dachem. Rozumiem, przez co przechodzi Lucecita. A wie pan, o kogo chodzi? Obym wiedział. Podobno ją sobie wyobraziłem, jest tworem mojej wyobraźni, ale ja wiem, że istnieje. Przyjechałem do Limy, żeby znaleźć jej ślad w mojej przeszłości. Szukam wskazówek, ludzi, którzy mogliby mi o niej opowiedzieć, czegokolwiek, co by wskazywało, że moje serce się nie myli. I nic? To cień. Kolejny cień, bo nawet nie ma imienia. Adelante. Proszę. Buenos días. Dzień dobry, Lucecito. Lucecita. Se le escapó el diminutivo. Wczoraj przypadkowo wyjawiła mi to zdrobnienie. Pasuje do niej. Widział pan to światło bijące z jej oczu? Chcę zostawić tu korespondencję? Słucham? Chcę zostawić korespondencję? Tak, dziękuję. Przepraszam. Vaya, vaya. Señor González. Pani González. Znowu pan się źle poczuł? Dzieją się ze mną dziwne rzeczy. Doktor Quiroga mówi, że to sprawa mózgu i emocji. Muszę wziąć się w garść. Tak, trzeba stawić czoło tym objawom. Kiedy człowiek się podda, to koniec. Lepiej pan się czuje? Zaczniemy pracować? No, oczywiście. Sprawdził pan już faktury? Tak, są w porządku. Linda. Ładna dziewczyna. Linda chica, muy linda. Bardzo ładna. Pero un poco tímida. Ale nieśmiała. Wczoraj zaprosiłem ją na przedstawienie, ale nie zgodziła się. Hasta se sintió...
molesta. Nawet się zdenerwowała i chyba się obraziła. Bueno, pero con una mujer nunca se sabe, ¿no? Ale z kobietami to nigdy nie wiadomo. A ma temperament, bo przed wyjściem spojrzała tak, jakby chciała mnie zabić i zniechęcić. Panie Gustawie, panu to nie przeszkadza, prawda? Co takiego? Że zaproszę pańską służącą na randkę. Nie, co mnie obchodzi prywatne życie tej dziewczyny? Prawdziwe niebezpieczeństwo jest już za nami, Mirto. Należało się obawiać pierwszego wrażenia. Już ją widział, słyszał jej głos i nic się nie stało. Nadal tkwi w amnezji. Mam nerwy napięte do granic wytrzymałości. Jeżeli odzyska pamięć, wszystko szlak trafi. Uspokój się. Czy ona jest tutaj? Nie musisz się obawiać, że spotka ją na ulicy. Teraz wiesz, że wstrząs emocjonalny, który mógł przywrócić mu pamięć, niczego nie spowodował. Ale jest niespokojny, nerwowy, jakby coś przeczuwał. Może w podświadomości, ale z czasem przyzwyczai się do jej obecności i to minie. Obym czuła się tak pewnie jak ty. Ale jest dziwny. Widzę, jakie wywiera na nim wrażenie. Trzeba odwrócić jego uwagę. Wczoraj rozmawiałem z nim i sądzę, że coś uzyskałem. Dzisiaj wstał spokojniejszy. Cały ranek pracował w gabinecie. Mam iść do niego? Tak, skorzystaj z okazji, bo jego sekretarz wyszedł na obiad. Więc wpadnę z wizytą. Zapisz to, droga kuzynko, na konto moich honorariów. Sprawdzimy, co słychać u naszego pacjenta. Na szczęście dzięki mnie wiesz o wszystkim. Nie zawiedź mnie. Nie mogę pozwolić, żeby ta łajdaczka zniszczyła mój wieloletni wysiłek. Muszę to uniemożliwić za wszelką cenę. Idź. Dlaczego mała nie je przy stole z całą rodziną? Jest już duża. Panienka Mirta stara się, żeby dziecko jak najkrócej przebywało z ojcem. Nie rozumiem. Pan Gustavo długo był, no, jakby wariatem. A może jest zazdrosna o nią. Bardzo mnie prosiła, żebym zajęła się wszystkim i nie pozwoliła wam się do niej zbliżyć. Tak bardzo jest o nią zazdrosna? Ale nie jest dla niej miła. Zawsze poświęcała się panu Gustavowi, ale jego uwielbia. To widać. Panienka Mirta jest wyjątkowa. Ja tylko staram się jej słuchać. Nie chcę mieć kłopotów. A teraz ja zadam ci kilka pytań. Dlaczego tak się interesujesz tym, jak panienka Mirta kieruje sprawami tego domu? Jesteś zwykłą kucharką. Właśnie dlatego. Lubię dobrze wykonywać swoje obowiązki i poznać zwyczaje państwa. Już kończyłeś? Jeszcze nie, dom jest bardzo brudny. Zostaw to na jutro. Nie. Skończę dzisiaj, choćby późną nocą. Zjem coś i popracuję jeszcze. Już wysprzątałam korytarz, salon, jadalnię i gabinet. Zostały pokoje. Przynajmniej usiądź i zjedz spokojnie. Dziękuję. Pospieszę się i skończę na czas. Dzień dobry. Podobno jest pan wolny. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Nie. Cieszę się, że pana widzę, doktorze. A jak głowa? Tak sobie. Nadal mam to dziwne uczucie. Właśnie usiłowałem znaleźć jakieś wyjaśnienie.
Su caso resulta muy interesante. Pański przypadek jest interesujący i chciałbym panu pomóc. Proszę mi wyjaśnić, na czym polega to dziwne uczucie? Znajduję rzeczy, które wydają mi się znajome, ale ich nie pamiętam. Na przykład? Imiona, słowa, tembr głosu, kogoś konkretnego? To bez znaczenia. Ta osoba nie ma nic wspólnego z moim życiem. Spytałem ją, czy wcześniej się widzieliśmy albo przypadkowo poznali. Powiedziała, że nie. Więc te wrażenia nie są istotne. Są tylko pragnienie odnalezienia przeszłości. Pan sądzi? Zapewniam, że kiedy przekona się pan, że to złudzenie, będzie pan spokojniejszy. Pan sądzi, że sam siebie oszukuje? Właśnie. Nie sądzę, doktorze. Pan niepotrzebnie się dręczy. Nie wiem, czy niepotrzebnie, ale rzeczywiście się dręczy. Jeżeli chce się pan wyleczyć, musi pan zrezygnować z tej obsesji. Doktorze, to nie jest obsesja, a prawda. I wiem, że jestem o krok od jej odkrycia. Przez te wszystkie lata, od czasu do czasu, czułem, że ocieram się o świat, który kiedyś był mój. Ale teraz to nie tylko wrażenie psychiczne, ale i fizyczne. I no solamente es en lo mental, sino también es en lo físico. A co pan czuje? Czasami jakby coś mnie uderzało. Czasami czuję się pusty, a potem jestem taki jak dawniej. To jest tylko wysiłek pańskiego mózgu, żeby odzyskać pamięć. Nie ma nic wspólnego z tym, co pana otacza. Te rzeczy, które wydają się panu znajome, nie mają nic wspólnego z pańską rzeczywistością. Nie wiem, doktorze, nie sądzę. Czuję, jakbym stał oparty o mur. Słyszę głosy z drugiej strony, ale nie wiem, do kogo należą. To jak sen, czy może koszmar. Wiem, że po drugiej stronie jest moja przeszłość. Muszę tylko znaleźć drzwi. Ale nie znajduję ich. Panienko Mirto, ma pani szczęście do służby. Wszystko jest nieskazitelne, jakby było ze złota. Ta nowa dziewczyna ciężko pracuje. Tak powinno być. Powinna zapracować na zapłatę. A kucharka lepiej nie mówić. Poza tym wydają się być przyzwoitymi ludźmi. Chyba ci się spodobały. Nie, ale cieszę się za panią. Nie będzie musiała ich pani zwalniać. Niech się męczy i upokarza. Niech cierpi, aż nie będzie mogła tego znieść. Muszę doprowadzić do tego, żeby odeszła z własnej woli. Thank you.
Co tu robisz? Sprzątam twój pokój. Podasz mi lalkę? To jest ta niegrzeczna dziewczynka, która się przed tobą ukrywa i psoci. Tak. Jak ma na imię? Jeszcze jej nie nazwałam. Nie? Chcesz, żebyśmy razem to zrobiły? Tak. Jak ci się podoba Titina? Może Pelusa? Chcę, żeby to było prawdziwe imię. Prawdziwe? Zastanówmy się. Roberta. Nie. Margarita. Margarita. Katalina. Katalina? Tak, to jest prawdziwe imię. Więc od dzisiaj będzie Kataliną. To niezwykłe imię dla niezwykłej lalki. Bo jest niezwykła. Oczywiście, że tak. Jest też piękna. A kiedy zaprzyjaźnia się z dzieckiem, natychmiast je chroni i opiekuje się nim. Ona jest dobra? Oczywiście. I bardzo cię kocha. I pilnuje cię. Codziennie wieczorem połóż ją w łóżku tuż obok siebie. Mocno ją obejmij i mów jej miłe rzeczy do łóżka i w ten sposób będziesz się modliła do świętej panienki, która cię obroni. Nie umiem się modlić. Nikt cię nie nauczył? Nie. Wersja polska, Start International Polska. Tekst Barbara Włodarek. Czytał Jerzy Rosołowski.